Dobry wieczór. Jak się czujesz? Martwiłam się o ciebie. Tak, słyszałam, że dopadła cię jakaś choroba. Nic przyjemnego chorować. Dlatego pomyślałam, że wpadnę i potowarzyszę ci trochę. Potrzebujesz teraz dużo odpoczynku. Tak. Więc leż spokojnie i tylko na tym, żeby było ci wygodnie i ciepło, a resztę zostaw mnie. Przygotowałam dla ciebie kilka rzeczy, które mogą ci się przydać w tym czasie. Tak, mam sprawdzony zestaw. Niezbędnik osoby przeziębionej. Ostatnio też trochę chorowałam, więc przygotowałam to, co u mnie sprawdziło się najlepiej. Pokażę ci zaraz, jakie rzeczy przygotowałam i mam nadzieję, że dzięki nim poczujesz się chociaż odrobinę. Oddychaj sobie spokojnie. Nie wstawaj. Twój organizm potrzebuje teraz dużo odpoczynku. Więc nie nadwyrężaj się. Pozwól, że ja zadbam o wszystko. To jest kilka rzeczy, które pomyślałam, że mogą być przydatne i potrzebne w tym momencie. I już mówię, co dla ciebie mam. Zrobiłam ci herbatę i mam do niej cytrynę i imbir. A także miód. Nie wiedziałam, co lubisz, więc przyniosłam wszystko osobno. Dodać trochę miodu. A jak ci minął dzień? Pewnie dość niewyraźnie. Domyślam się. A czy dodać ci trochę cytryny? Ile plasterku? Znaczy plasterek imbiru? Nie przeszkadza ci, że biorę palcami. Myłam ręce wcześniej. Okej. Proszę, napij się, póki herbata jest jeszcze gorąca. Tak. Rozgrzeje cię od środka. I dostarczy. Chociaż trochę. Powiedz mi, jakie
objawy ci dokuczają. Tak, podejrzewałam, więc mam dla ciebie aspirynę. Rozpuścić ci teraz jedną szklankę. Jak dopijesz herbatę, to podam ci szklankę z aspiryną. Co tu jeszcze mamy? Oczywiście chusteczki. Przyniosłam ci w zapasie, bo zawsze się mogą przydać. Te są z super bohaterem na obrazku. Także może pomoże ci on szybciej wyzdrowieć. Kto wie. Też zostawiam dla ciebie na potem. Mam też tabletki na gardło. Gardło też ci dokucza, prawda? Więc zostawiam ci 6 tabletek do ssania, które sprawią, że twoje gardło trochę odetchnie i przestanie być takie obolałe. I widzę, że twoja skóra, zwłaszcza w okolicy nosa, jest dosyć sucha, co jest naturalne podczas choroby. Dlatego dobrze, że wzięłam krem do twarzy. Tak, trochę ukoi twoją skórę i porządnie ją nawilży. Za chwilkę ci go nałożę. Jeśli chcesz, oczywiście. Przyniosłam ci też kilka cukierków ziołowych. Są one z lawendą
oraz melisą. Także dwa składniki o bardzo kojącym i relaksującym działaniu. Więc możesz wypróbować i wziąć przed snem. Mam też miseczkę z wodą i ręcznik, tak aby trochę cię odświeżyć i oczyścić twoją twarz. Wezmę od ciebie herbatę. To bardzo się cieszę. Na chwilę zdejmę to stąd. Pokaż czoło, czy masz temperaturę. Niestety nie mam termometru. Wydaje mi się, że możesz mieć stan podgorączkowy. Ale bez termometra. Nie wiem na pewno. Delikatnie przetrę twoją twarz. Jest dobrze. Niedługo wyzdrowiejesz i nabierzesz sił. Wrócisz do swoich obowiązków. Wróci ci apetyt. W swoim czasie. Na razie skup się na tym, aby odpocząć. Choroba jest poniekąd sygnałem od naszego ciała, że musimy odpocząć. Więc odpoczywaj bez wyrzutów sumienia, bez stresu. To jest czas dla ciebie. Czujesz się lepiej? To bardzo się cieszę. Tak jak wspomniałam, posmaruję też twoją twarz kremem, zwracając szczególną uwagę na okolice twojego nosa i ust, bo te okolice są najbardziej podatne na wysuszenie podczas choroby. Wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze.
powiedział lekarz. Napijesz się aspiryny. A czy jest ci wygodnie? Czy potrzebujesz czegoś ode mnie? Jasne. Popadnę. Jeszcze później. Tak, widzę, że już prawie zasypiasz. Ale to dobrze, to dobrze. Leż sobie spokojnie. Potrzebujesz dużo snu i odpoczynku w tym czasie. Więc śpij spokojnie. I...